widziałem, rozmawiałem. Ona nie bardzo chciała lecieć, bo była bardzo zmęczona, była po operacji, chora. Namówiłem ją, żeby jednak tam była, bo tam było jej miejsce razem z prezydentem nad grobami tych, którzy zostali zamordowani przez Sowietów. Tak uważałem, bo jest symbolem, była i jest symbolem tego, co w Polsce najlepsze. Przywołałem także tutaj na tym spotkaniu dzisiejszym z okazji jej pomnika to pokazanie Ani Walentynowicz jako Joanny Dark. Bo rzeczywiście Ania miała w sobie wiele różnych cech, wiele różnych wspaniałych przymiotów, ale jeden był niezwykły. Ta bardzo prosta, otwarta, bezpośrednia kobieta umiała w jednym słowie zawrzeć odróżnienie prawdy od kłamstwa. Odróżnienie tego, co uczciwe, od tego, co fałszywe, od tego, co podłe i podległe, od tego, co niepodległe i godne. A była takim wzorem surf dla Polski i tego nam strasznie brakuje, zwłaszcza, że ciągle nie wiemy, jak naprawdę wyglądała jej śmierć. Ciągle nie jesteśmy pewni, gdzie Ania Joanna, polska Joanna Dark leży. A nie wiemy dlatego, że prokuratura nie zgadza się na zrobienie badań genetycznych poza Polską. Odmawia rodzinie tego, wydawałoby się, najprostszego, co się każdej rodzinie osoby, która zginęła w niejasnych okolicznościach, po prostu należy. To mała sprawa, ale może taką małą sprawę z okazji odsłonięcia tego wspaniałego pomnika można by wyprosić u prokuratury, która do dzisiaj nie umie powiedzieć najprostszej prawdy o tragedii smoleńskiej i nie umie wskazać tego, o kim wszyscy wiedzą, że był sprawcą. Prokuratura śledztwa nie prowadziła. Panie pośle, krótko jeszcze. Pomnik Anny Walentynowicz już stoi, ale nie ma tego najważniejszego pomnika. Każdy pomnik jest najważniejszy. Każdy pomnik jest najważniejszy. I cieszymy się z tego, że tutaj w głównej arterii Trójmiasta stanął pomnik Ani, że Ania będzie Trójmiastu i całej Polsce stąd z gniazda, z Gdańska patronowała, jeżeli tak można powiedzieć. Będzie się nam przyglądała, będzie nam błogosławiła i będzie nas prowadziła, bo jedną z ostatnich marzeń Ani, jednym z ostatnich marzeń, o którym mówiła w ostatnich tygodniach i miesiącach, było, żebyśmy się policzyli. 5 lat po jej śmierci policzyliśmy się i jest nas milion. I idziemy, tak jak ona mówiła, że trzeba iść razem cały naród polski do zwycięstwa. To jest jej testament, jej zwycięstwo. Dziękuję. Ania miała charyzmę. Tak, to jest, panie ministrze. Ania miała charyzmę. Tak, to jest tutaj pomnik Ani Walentynowicz. Ania Walentynowicz, jest to pomnik, który został odsłonięty. I tam jeszcze przed nim mnóstwo ludzi. No, impreza otwarcia się skończyła, ale jeszcze tutaj ludzie się nie rozchodzą. Pomorska Telewizja Narodowa dla was wszystkich Polaków, którzy mają dobro Polski na sercu. Czerwony Korsarz, Sławomir Ziembiński, uczestnik strajku sierpnia 80 roku. Też często spotykałem się z Anią Walentynowicz. Ona często koło mojego domu przychodziła, idąc na grób, na cmentarz, na Srebrzysku. Pozdrawiam. Sławomir Ziembiński. Zapraszam do Gdańska na skwer Anny Walentynowicz, znanej działaczki Solidarności.